Międzynarodowa Akademia Kabały przedstawia Talmud 10 Sfirot, część pierwsza, skrócenie i linia. Wykład Rawa Michaela Lightmana. Ja długo myślałem o tym, czemu możemy poświęcić tą dopełniającą lekcję i wreszcie zdecydowałem, że powinniśmy zacząć zgłębiać Talmud 10 Sfirot. Pierwszą część Talmudu 10 Sfirot i od tego zaczynamy. Chciałbym tylko poczynić kilka wstępnych uwag, takie wprowadzenie. Talmud 10 Sfirot jest to podstawowa księga Kabały. Po tym, jak w ciągu wielu tysięcy lat kabaliści opisywali nam zjawiska wyższego świata, w jaki sposób wejść w niego, w jaki sposób go badać, w jaki sposób pracować z nim, poruszając się do celu stworzenia, do połączenia się ze Stwórcą. Wszystko to było wyłożone w dziesiątkach tysięcy ksiąg w ciągu tysięcy lat, zaczynając od księgi Jecira, aż do naszych dni, do ostatnich książek Balhasulama. Nie było takiej księgi, która by podsumowywała, zawierała w sobie całą objętość kabalistycznej wiedzy i jednocześnie wychodziłaby z tak wysokiego stopnia jej poznania jak Talmud 10 Sfirot. Dlatego, że dla nas ważne jest nie to, czego się uczymy i jak się uczymy, ale to, co otrzymujemy od naszej nauki. Sens nauki jest w tym, żeby samemu wejść na te stopnie, o których opowiadają nam kabalistyczne księgi, zobaczyć je, odczuć, osiągnąć to, żeby samemu wejść w zarządzanie wyższymi światami, w tym jest nasze przeznaczenie. Jak to się mówi, kabała jest to nauka o tym, jak kierować losem, czyli całym wszechświatem. Dlatego najważniejsze, czego potrzebujemy od studiowania kabały, to światło naprawy, siła duchowa, rozum duchowy, które mogą wejść w nas, które mogą naprawić nas, podnieść nas do poziomu Stwórcy, żebyśmy stali się takimi, jak On pragnie. Żeby nasze naukowe, kabalistyczne poznanie stało się poznaniem działającym. Żebyśmy mogli wykorzystać kabałę do tego, żeby wpływać na wszechświat, na siebie, brać na siebie zarządzanie w miejsce Stwórcy. Dlatego Balhasulam po tym, jak napisał wiele książek, listów, artykułów, napisał komentarze do księgi Etzheim, napisał komentarz do księgi Zohar. Kiedy on już zaczął się nazywać Balhasulam, jego najważniejszą pracą był Talmud 10 Sfirot. W tej pracy, w Talmudzie 10 Sfirot, próbuje on w pierwszej kolejności naprowadzić nas na prawidłowe zrozumienie wyższego świata, czyli on mówi o tym, jak trzeba się uczyć z tej księgi. Na początku powinniśmy czytać fragment z Arii. Jest to zazwyczaj księga Drzewo Życia Arii, do której komentarzem jest Talmud 10 Sfirot. Dlatego, żeby zobaczyć przed sobą ten tekst, powinniście wejść do internetu, na strony Międzynarodowej Akademii Kabały i tam znajdziecie tekst pierwszej części Talmudu 10 Sfirot. I przed Wami pojawi się tytuł Balhasulam, Talmud 10 Sfirot, część pierwsza, skrócenie i linia, rozdział pierwszy. I od tego zaczniemy. Co jest charakterystyczne w studiowaniu tez, w ogóle kabalistycznych ksiąg, a w szczególności Talmudu 10 Sfirot? Że w rezultacie uczenia się Talmudu 10 Sfirot Balhasulam próbuje nas swoimi różnorodnymi wyjaśnieniami
wyprowadzić poza ramki rozumienia naszego świata. Czyli żebyśmy zaczęli rozumieć duchowy świat tak, jak on jest odczuwany naprawdę, bez skażenia naszą zwierzęcą istotą. Czyli poza ramkami czasu, ruchu, przestrzeni. Dlatego ta książka zbudowana jest według szczególnych zasad. Na początku jest tekst Arii, następnie komentarz Balhasulama. Na końcu części Talmudu 10 Sfirot jest umieszczony słownik. Słownik terminów kabalistycznych. Co należy rozumieć pod każdym słowem i jak należy rozumieć, jak są wyjaśniane duchowe stany, zjawiska, zdarzenia. Przy czym bez prawidłowego, precyzyjnego zrozumienia każdego terminu, który jest przed nami w tekście, nie będziemy w stanie w ogóle zrozumieć, o czym chce powiedzieć nam autor. Dlatego spróbujcie. Dla każdego słowa, z którym się spotykamy, znajdować na końcu danego rozdziału dokładne określenie i następnie z tym określeniem powracać do tekstu. Tak, żeby nigdy nie powstawały w was jakieś własne, wolne, ziemskie określenia kabalistycznych terminów. Do tego prowadzi nas Balhasulam swoimi komentarzami. W tekście widzicie wstawione w nawiasach cyfry 1, 2, 3 i tak dalej. On pragnie nam wyjaśnić, co rozumie się albo pod słowem, albo pod zjawiskiem, i stopniowo wprowadzać nas poza odczuwanie naszego świata w prawidłowe odczucie, w prawidłowe rozumienie duchowych procesów. Dlaczego to jest potrzebne? Jeżeli zajrzymy do 155 punktu przedmowy do Talmudu 10 Sfirot, to tam Balhasulam pisze, że otaczające światło, które schodzi na człowieka w czasie studiowania Talmudu 10 Sfirot, oddziałuje na nas w miarę naszego pragnienia poznania tego, czego się uczymy. Poznanie tego, czego się uczymy, to nie jest po prostu poznanie naszym zwierzęcym, ziemskim zrozumieniem, odczuciami i pojęciami. W taki sposób niczego nie będziemy mogli zrobić. W taki sposób możemy tylko wypaczyć prawdziwy sens duchowych ksiąg. Wszystkie duchowe księgi mówią nam o wyższym świecie, dlatego one nazywają się duchowymi. I my powinniśmy dążyć do zrozumienia ich w tym prawdziwym sensie. Tak więc pragnienie człowieka, żeby rozszyfrować, prawidłowo skomentować dla siebie tekst w tej formie, w której autor chciał nam przekazać, czyli dążyć do tego, żeby połączyć, zlać się z autorem, iść z nim w jednej myśli, w jednym zrozumieniu każdego słowa. To jest pragnienie zrozumienia tego, czego się uczymy. Czyli zrozumienie nie polega na tym, żeby zrozumieć naszym rozumem, i do tego potrzebne są nam nasze ziemskie dobre mózgi, i wtedy ten, kto jest bardziej rozwinięty umysłowo, on naturalnie ma większe predyspozycje do duchowego, a kto jest mniej rozwinięty, ma mniejsze predyspozycje. To jest absolutna nieprawda. Kabałę i duchowy świat osiąga się pragnieniem zrozumienia, a pragnienie zrozumienia nie jest od tego, że ja znam materiał i chcę go jeszcze bardziej poznać. Pragnienie zrozumienia to jest, jak prawidłowo odczuwać, rozszyfrować ten materiał w jego prawdziwym, kabalistycznym, duchowym sensie. I dlatego, kiedy mówimy teraz linia, kropka, przemieszczenie, ruch, okrężność, pustka, napełnienie, my wszystkie te terminy powinniśmy tak przyjmować, jak one odczuwane są w duchowym świecie.
dążyć do tego, żeby je odczuć w takiej formie i to nasze pragnienie, żeby je tak odczuć, skomentować, poznać, uświadomić sobie je w taki sposób, w ich duchowym sensie, jest właśnie pragnieniem zrozumienia. I to pragnienie przyciągnie wtedy promieniowanie z góry, schodzenie z góry duchowej siły nazywanej Ormakiv. I ono wtedy naprawi nas w miarę naszego pragnienia prawidłowego zrozumienia. Naprawić się, to znaczy porównać siebie z tym prawdziwym obrazem, którego się uczymy. Czyli my pod przymusem, kiedy próbujemy prawidłowo scharakteryzować słowa i zjawiska, dać im prawidłowe określenia, my dążymy do tego duchowego stanu, w którym znajduje się autor. I to nasze dążenie, ono pobudza promieniowanie na nas tego otaczającego światła. Dlatego najważniejsze dla nas nie jest mechaniczne rozumienie naszym ziemskim rozumem tego, co jest napisane, ale wręcz odwrotnie. Odciąć się od tego, odrzucić się i zacząć przyjmować tekst właśnie w kabalistycznych pojęciach. Najważniejsze jest, żeby każde słowo próbować włożyć w jego prawidłowy, kabalistyczny sens. Wewnątrz mnie będzie przechodzić rewolucja. Ja będę zmieszany. Nie będę wiedzieć, jak złożyć słowa. To zupełnie nieważne. Kiedy ja będę próbował je złożyć, to będę pracował już swoim ziemskim rozumem. A kiedy ja będę próbował włożyć każde słowo w te kabalistyczne określenia, to będzie to moje dążenie do wyższego, które ściągnie na mnie otaczające światło. To będzie współdziałanie z tym wysokim stopniem w świecie Acilut, skąd powinno na mnie zejść to światło. Nie swoim ziemskim rozumem podłączam się do tego stopnia, a pragnieniem zrozumienia go w jego prawdziwym, kabalistycznym sensie. Dlatego jeszcze przed początkiem swojego komentarza w pierwszej części Talmudu 10 Sfirot Baal HaSulam pisze takie małe wprowadzenie. Orpni mi, przeczytamy to. Należy pamiętać, że cała nauka kabała oparta jest na pojęciach duchowych, co to znaczy duchowych, które nie zajmują miejsca i czasu. Nie ma w nich znikania i przemian. Czyli całkowicie nie tak, jak zachodzą procesy w naszym świecie. Czyli nie ma czasu. A co to znaczy przebieg procesu, jak nie ma czasu? Co to znaczy, że coś przemija, upływa, jeżeli nie ma zniknięcia jednego i pojawienia się drugiego? Wy możecie teraz powiedzieć, jak to jest możliwe, żeby zrozumieć takie rzeczy. Nie można. Ja z wami całkowicie się zgodzę. My nie możemy prawidłowo zrozumieć duchowych procesów. I od nas to nie jest wymagane. Od nas wymagane jest dążenie do nich i wzywanie tym na siebie wyższego światła. My znajdujemy się w stanie całkowicie przeciwstawnym do wyższego światła. I nie mamy z tym światem absolutnie żadnego kontaktu. Jedyny kontakt jest poprzez otaczające światło. Na zewnątrz nas ono istnieje, a wewnątrz nas wejść nie może. Tak więc przyciągnięcie na siebie jak największe jego promieniowania z zewnątrz, żeby ono świeciło na nas z daleka i w taki sposób nas zmieniało i naprawiało, to tylko jest możliwe. My znajdujemy się w absolutnie odizolowanych od siebie stanach. Ja, książka, która jest przede mną, autor, który znajduje się gdzieś tam na wyższym stopniu, w pełni ode mnie odizolowany. Jedyne to, że przekazał mi jakieś znaczki. Jeżeli ja te znaczki jakoś próbuję maksymalnie rozszyfrować, to właśnie moje dążenie, żeby je rozszyfrować, ono przyciąga otaczające światło. Tak więc należy pamiętać, że cała nauka kabała opiera się na pojęciach duchowych, które nie zajmują ani miejsca, ani czasu, nie ma w nich znikania i przemian, a wszystkie zmiany, o których mówi się w tej nauce, nie oznaczają, że pierwszy stan znika
i przyjmuje inną formę. A zmiany w kabale oznaczają tylko pojawienie się dopełniającego stanu, przy którym początkowy stan pozostaje niezmienny, ponieważ zmiany odbywają się tylko w materii. Jeżeli nie ma zmian, to wtedy my możemy mówić tylko o Stwórcy i to, że On stworzył stworzenie. Jedno, jedyne, znajdujące się w jakimś związku z Nim, stale istniejący stan. I takie ono też jest. Stwórca stworzył i nie mówi się w jaki sposób, mówi się, że z niczego, w jednym momencie, czyli nie ma tu czasu, stworzył stworzenie. I ten stan stworzenia jest jedynym istniejącym, w jakiej formie ono istnieje, to my musimy odkryć. Wszystkie nasze zrozumienia to jest stopniowe odkrywanie tego stanu, w którym my istniejemy. Czyli można sobie wyobrazić stworzenie, które nagle zaczyna odkrywać siebie i z siebie odkrywać, kto je stworzył? Stwórca. Tak więc te kolejne stopnie poznania, odkrycia, zrozumienia badane są w kabale. To one są ruchem. Tak naprawdę żadnego ruchu nie ma. To jest ruch w moim poznawaniu, w tym jak ja odkrywam w sobie wszystko istniejące. A wszystko co istnieje jest absolutnie stabilne, nigdzie się nie porusza, nie ma w nim absolutnie pojęcia ruchu, nie ma w nim pojęcia żadnych zmian, nie ma w nim niczego, co przemieszczałoby się wobec siebie. Jest to po prostu stworzenie i Stwórca. I ja muszę zrozumieć z wewnątrz stworzenia, dlatego że ja jestem stworzeniem, kim ja jestem. Dlatego jeżeli mówimy o jakichś przemieszczeniach, zmianach, zjawiskach, to my mówimy o tym, co dzieje się wewnątrz mnie. I te zmiany wewnątrz mnie są ruchem w duchowym. Oprócz tego naturalnie, jeżeli te wszystkie ruchy są stopniowym przejrzeniem, to wszystkie moje poprzednie odczucia i doświadczenia nie znikają, lecz po prostu nawarstwiają się, przyłączają się do poprzedniego. W ten sposób ja wszystko odkrywam coraz bardziej i bardziej. Świat, w którym się znajduję. Dlatego mówimy tylko o stopniach poznawania. Tylko w nich jest ruch. I dlatego w nich właśnie zachodzi nagromadzenie postrzegania, odczuwania. Jeżeli my będziemy z tego wychodzić, to już postawimy się w prawidłowym stosunku do Stwórcy, do tego, co się dzieje. Czyli nic się nie zmienia. Ja, znajdujący się wewnątrz tego obiektu nazywanego stworzenie, odkrywam stopniowo, kim jestem, czym jestem i gdzie się znajduję. I w tym cała trudność dla początkujących. Jak wejść w zrozumienie, co to jest miejsce, przestrzeń, przemieszczenie, ruch, proces? Ponieważ przyjmują pojęcia w terminach materialnych, w granicach czasu i miejsca, zmiany i przemiany. Wówczas, kiedy autorzy kabalistycznych ksiąg wykorzystują ziemskie terminy, te same nazwy, co w naszym świecie, czyli w naszych dzisiejszych pojęciach,
wyłącznie jako symbole dla oznaczenia wyższych duchowych korzeni. Autor znajdujący się na poziomie duchowym nie ma innej możliwości, żeby napisać dla mnie, co on odczuwa, jak tylko w tych słowach, które ja mogę w swoim stanie zrozumieć. Tylko on musi w jakiś sposób pobudzić mnie do bardziej prawidłowego zrozumienia tego, co on umieszcza w tych słowach. I naturalnie Balhasulam dobrze mówi, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć tych terminów prawidłowo i w żaden sposób ich odczuć albo uświadomić sobie. Czyli ten, kto próbuje zrozumieć tą naukę, to jego podejście jest zupełnie nieprawidłowe, nierealne i nierozumne. Jej nie można zrozumieć. Ona cała przeznaczona jest tylko dlatego, żeby wzbudzić otaczające światło, ukierunkować się na prawidłowe zrozumienie, ale nigdy go nie osiągnąć. Tylko po tym, jak otaczające światło schodzące z tego korzenia podniesie mnie w ten korzeń i ja zobaczę, odczuję te zjawiska prawdziwie, tak jak autor, wtedy zrozumiem, co on napisał mi w tej książce, kiedy był w stanach, o których ja teraz zaczynam się uczyć. I dlatego, pisze Balhasulam, staraj się zinterpretować każde słowo w jego duchowym sensie, niezależnym od miejsca, czasu i zmian. Czyli próbuj to robić i tylko w tym jest zalążek twojego prawidłowego stosunku do księgi i tylko przez niego ty w ten sposób zaczniesz wchodzić w wyższy świat. Jeżeli ty prawidłowo zaczniesz ją badać, to każde słowo, każda strona będą coraz większym wezwaniem otaczającego światła na ciebie i zaczniesz odczuwać, jak ty od tyłu, nie w głowie, tylko tak jakby z wewnątrz, zaczynasz być bliżej do tego, co jest napisane. Dlatego uczący się jest zobowiązany chronić w pamięci dokładny sens słów. My to musimy mechanicznie zapamiętywać, dokładny sens słów, ponieważ niemożliwym jest ciągłe wracanie do wyjaśniania ich prawdziwego sensu. Jeżeli weźmiecie przedmowę do Talmudu 10 Sfirot, ostatniej strony, to jest tam opisany porządek uczenia się Talmudu 10 Sfirot. Jeżeli weźmiemy to w języku hebrajskim, to jest ten maleńki kawałek tutaj z przodu. Tutaj z przodu jest 44 strony tekstu i tylko ten mały kawałeczek mówi o tym, jak należy się go uczyć. I on pisze o tym, że najważniejszy jest prawidłowy, mechaniczny, twardy sens napisanego słowa. A po tym już dobrze czytać tekst i cały czas próbować prawidłowo go komentować. A teraz przystąpimy do samego tekstu. Część pierwsza, rozdział pierwszy, skrócenie i linia. Skrócenie i linia. W duchowym nie ma ani form, ani liter, ani cyfr. Nie ma punktu i linii, ani okręgu, ani w ogóle miejsca nie ma, w którym można coś sobie wyobrazić albo umieścić. A więc, co oznacza skrócenie i linia, jeżeli ja nie myślę o przestrzeni, odległości, o miejscu? Rozdział rozpatruje pierwsze skrócenie, kiedy skróciło się światło nieskończoności, żeby stworzyć twory i stworzenia. Przed skróceniem światło nieskończoności napełniało całą realność. Punkt pierwszy. Wiedz, że zanim były utworzone twory i stworzone stworzenia, czyli on już tu mówi przedtem i potem. A wcześniej nam powiedział, że takiego pojęcia w ogóle nie ma. Były stworzone. Co to znaczy stworzone? Przedtem tego nie było.
utworzone twory i stworzone stworzenia, czyli są dwa akty, utworzone twory i stworzone stworzenia. Czy jest jakaś różnica pomiędzy nimi? Przed tym, zanim się to wszystko stało, było proste, wyższe światło. Światło możemy zrozumieć z tego, że my odczuwamy jakąś ciemność, jego niedostatek, a potem rozjaśnienie, światło. Czyli jest tu także jakiś kontrast pomiędzy kilkoma pojęciami. Napełniało to światło całą realność. Jaka realność? Jakie miejsce? Czy można sobie wyobrazić to w odczuciach? I nie było żadnego wolnego miejsca w formie pustego powietrza i przestrzeni. A wszystko było zapełnione prostym światłem, czyli nieskończonym i prostym. I nie było w nim ani początku, ani końca. A wszystko było jednym, prostym, całkowicie jednolitym światłem i nazywa się ono światłem nieskończoności. Bardzo dużo pojęć, zupełnie niezwiązanych ze zwyczajnymi. Od początku wiedz, że przed tym w nawiasie cyfra 1, poniżej odnośnik, pojęcie duchowego czasu jest dokładnie opisane dalej w wewnętrznym spostrzeganiu przy końcu pierwszej części Talmudu 10 Sfirot. Jeżeli on mówi, że on to będzie rozpatrywał dalej, to my mamy nadzieję, że dalej to zobaczymy. Ponownie powtarzam, my teraz przystępujemy do studiowania tekstu i próbujemy myśleć, że tekst nie jest bardzo trudny, że ja to znam, że ja to słyszałem. My próbujemy myśleć o tym, co ten tekst powinien nam dać, czyli maksymalnie go przybliżyć do siebie. Jeżeli w nas powstaje taka myśl, że ja to już znam, mogę to odłożyć, odpocząć, to jest bardzo zły i nieprawidłowy stosunek do tekstu. My tym zabijamy możliwość wniknięcia wewnątrz tego tekstu, w jego korzeń, o czym on mówi. Zanim były utworzone twory i stworzone stworzenia, co wtedy było? Proste, wyższe światło. Co to znaczy proste, wyższe światło? Jest to światło rozprzestrzeniające się z istoty Stwórcy. Czyli jest coś wychodzące od Stwórcy. Wychodzące. A więc znowu mamy upływ czasu. Wiedz, że wszystkie imiona i określenia wykorzystywane w nauce Kabała nie mówią niczego o istocie Stwórcy, samego Stwórcy. Tego my nie możemy poznać, a mówią nam tylko o świetle rozprzestrzeniającym się od istoty Stwórcy. Światłem my nazywamy, można powiedzieć, nasze odczucie Stwórcy. To się nazywa światłem. Czyli jest oczywiście źródło tego odczucia, samego źródła nie mogę odczuć. Ja odczuwam coś pochodzące od niego i to nazywa się światłem. O samej istocie Stwórcy nie mówi się nigdzie żadnym słowem. I to odzwierciedla prawo, wszystko co jest niepoznawalne, niemożliwym jest nazwać. Zapamiętaj to i nie pomyl się. Czyli my nazywamy go Stwórca w języku hebrajskim Acmuto, inaczej w żaden sposób nie możemy go nazwać. I to także mówi tylko o jego stosunku do nas. Stwórca, czyli mój Stwórca. Nie kto to jest on, ale jego stosunek do mnie. A kto to jest on, jest niepoznawalny. Są wzmianki o tym, że gdzieś tam kiedyś będzie to poznawalne, po tym jak człowiek przechodzi wszystkie stopnie naprawy i wchodzi w jakieś inne odczucia i związki poprzez światło z jego źródłem, kiedy człowiek w pełni upodabnia się do światła Stwórcy, czyli do właściwości Stwórcy, do tego jak Stwórca prezentuje się człowiekowi po tym, jak człowiek wchodzi w pełne podobieństwo do Stwórcy, Ashva Atatsura,
w języku hebrajskim. Po tym pojawia się już zrozumienie bardziej wewnętrzne tego źródła, Stwórcy. Ale opisanie go ziemskimi słowami jest niemożliwe. Dlatego, że cały nasz leksykon może opisać tylko odczucia samego światła, ale nie to, co jest powyżej niego. Czyli światłem nazywamy odczucie Stwórcy. I to światło na początku zapełniało całą realność. Co to znaczy na początku i na końcu? Kabaliści, chociaż oni poznali świat, jak już mówiliśmy, z wewnątrz siebie, coraz szerzej i wyżej i wszerz i wzwyż, wszerz i wzwyż my rozumiemy, że to są nasze wewnętrzne odczucia, chociaż oni w ten sposób poznali świat, prawdziwy świat, jego napełnienie, czyli światło Stwórcy, ale mówią nam o tym, wychodząc nie od tego, jak oni poznawali wszystko od początku, od dołu, coraz wyżej i szerzej ten wszechświat, ale mówią nam, wychodząc od korzenia, jak ten wszechświat stwarzany był przed tym, jak oni zaczęli go poznawać. Dlatego my, kabaliści, opisujemy w swoich książkach stwarzanie z góry w dół. Od Stwórcy do stworzenia. Aż do pierwotnego stanu stworzenia, w którym ono odkrywa siebie w ciemności i zaczyna od wewnątrz poznawać Stwórcę. I my z wewnątrz poznajemy go już sami. Wszystkie kabalistyczne księgi pisane są z góry do dołu, od Stwórcy w dół. Jest w tym wielki sens. Badając rozprzestrzenianie światła z góry w dół, my jakby przyciągamy na siebie to wyższe światło, z góry w dół. My idziemy po tych samych stopniach, po których ono powinno na nas schodzić. A to jest najważniejsze. Jak otaczające światło będzie świecić na nas i naprawiać nas. Dlatego my właśnie w ten sposób idziemy, z góry w dół. My jakby ciągniemy je, przybliżamy je, ukierunkowujemy na siebie, a nie podnosząc się z dołu do góry. Z dołu do góry to tylko nasze pragnienia podnoszą się do niego. Tak więc to wyższe światło na początku stworzenia napełniało sobą całą realność. Co to znaczy całą realność? W nawiasie 3. Niezrozumiałe. Przecież tutaj mówi się o czymś istniejącym wcześniej, zanim były stworzone światy. Czyli o jakiej realności można mówić jeszcze przed stworzeniem światów? Ale jeśli tak, to jaka istnieje realność, którą wyższe światło powinno napełnić? A rzecz w tym, że wszystkie światy i wszystkie dusze już istniejące i które mają jeszcze pojawić się w przyszłości i we wszystkich ich różnorodnościach, aż do ich końcowej naprawy, czyli wszystko, co można tylko powiedzieć o tym, co dzieje się wewnątrz stworzenia, za jednym razem stworzonego, wszystkie one znajdują się włączone w nieskończoności Stwórcy, w całej ich wielkości i pełni. Na tyle, że nie możemy oddzielić ich od światła, jak tylko w ten sposób, że w tej ogólnej realności powinniśmy odróżniać dwa stany. On chce nam powiedzieć tak, że w ogóle, kiedy mówimy o stworzeniu, to tylko w odniesieniu do nas my mówimy. Tylko w odniesieniu do nas, że ono kiedyś tam było stworzone, kiedyś tam osiągnie jakiegoś swojego
najwyższego stanu, połączy się ze Stwórcą, będzie w takich albo innych stanach, wyższych i jeszcze wyższych. To wszystko jest w stosunku do nas, do naszych odczuć. Tak naprawdę nie ma początku, nie ma końca, nie ma żadnego ruchu, oprócz jak gdyby powrotu w świadomość, w naszą świadomość, w odczucie prawdziwego stanu, w którym się znajdujemy. Czyli my mówimy tylko o tym, jak my powinniśmy przejrzeć i w jaki sposób to robimy. Do jakich stopni powinniśmy dojść w naszym poznaniu. Ale cały ten stan, on istnieje. Nigdy nie miał początku, nigdy nie będzie miał końca. Są tylko stopnie poznania tego stanu z wewnątrz nas. Dlatego on mówi, że wszystkie światy i wszystkie dusze już istniejące i które mają jeszcze pojawić się w przyszłości, mają się pojawić to wszystko tylko w odniesieniu do nas. Wszystkie one znajdują się włączone w nieskończoności Stwórcy, w całej ich wielkości i pełni. Na tyle, że nie możemy oddzielić ich od światła, jak tylko w ten sposób. Co odróżnia od światła wszystkie stworzenia? Światło to jest odczucie Stwórcy w stworzeniu. Światłem można nazwać też samego Stwórcę w stworzeniu. Tak więc my możemy powiedzieć, że wszystko składa się ze światła i stworzenia. Przez to światło stworzonego i przez to światło napełnianego. Tak więc my powinniśmy w całej tej realności rozróżniać dwa stany. Pierwszy, w jakiej formie one istnieją stale, w nieskończoności, w całej doskonałości i wielkości i niczego nie było, niczego nie ma i niczego nie będzie, wszystko istnieje niezależnie od czasu. I drugie, jak one uporządkowują się, wszystkie te stworzenia, opuszczają się i odnawiają się przed nami po pierwszym skróceniu w pięciu światach nazywanych Adam Kadmon, Acilut, Bria, Yetzira i Asia. Czyli już schodzenie tych wszystkich stworzeń, schodzenie, regresja, coraz większe oddalenie od tego doskonałego, jedynego w zasadzie istniejącego stanu. I to właśnie ma na myśli Ari, mówiąc, że wyższe światło wychodzące z istoty Stwórcy zapełniało całą realność, czyli tą ogólną realność, która istnieje w pierwszej formie, czyli jak ona przejawia się i istnieje w nieskończoności do pierwszego skrócenia. Ta realność jest jedyną realnością, dlatego że tylko ona istnieje. Oprócz niej wszystko pozostałe są to różnorodne aspekty jej poznania wewnątrz stworzeń. Wewnątrz stworzeń w tej realności się znajdujących. Z powiedzianego widać, że wyższy świat zapełniał ją całkowicie, tą realność, tak, że nie pozostawało w niej zupełnie żadnego pustego miejsca. A co to znaczy pustego miejsca? Takiego, żeby można było dodać w czymkolwiek, jakiejkolwiek doskonałości i naprawy. Czyli wyższe światło i ta realność znajdowały się w absolutnie doskonałym stanie. Doskonałym to oznacza, że nie ma żadnego aspektu, który może w jakiś sposób i kiedykolwiek przejawić się, którego w niej brakuje. I my znowu tutaj próbujemy te wszystkie pojęcia oswoić z naszego ziemskiego punktu widzenia. Najbardziej prawidłowym będzie taki stosunek do tego, że cała ta realność istnieje pierwotnie, stale, wiecznie, w jednej formie
i wszystko, co dzieje się oprócz niej, zachodzi w naszych odczuciach po to, żeby ją poznać. Dalej. Cyfra 4 w nawiasie. Wyjaśnienie. Zanim były stworzone światy, kiedy istniała wyłącznie nieskończoność, nie było tam wolnego miejsca, czyli braku miejsca, które trzeba by było naprawiać, otrzymać naprawienie. Ponieważ wyższe światło wypełniało to miejsce tak, że nie pozostawiało niższym miejsca na określenie i dodanie czegokolwiek do niego, do tej doskonałości. Tutaj już Balhasulam zakłada możliwość wyjaśnienia potem przyczyny powstania, stworzenia światów. Dlaczego potrzebne były światy? Właśnie skróceniem tej doskonałości stworzył się stan niedoskonały, dlatego, żebyśmy następnie my w tą całkowicie pustą, wolną, absolutnie niedoskonałą przestrzeń wnieśli doskonałość od siebie, taką samą, jaką była ona napełniona z góry przez Stwórcę. Na tym polega zadanie człowieka. Stwórca stwarza stworzenie, całkowicie wychodzi z niego i od człowieka wymagane jest całkowite zapełnienie tego stworzenia w taki sposób, jak było to zrobione i stworzone przez Stwórcę. Tym samym człowiek w pełni zastępuje Stwórcę, staje się równym jemu pod względem wielkości, wysokości, efektywności. Dlatego on mówi, że nie było do stworzenia światów wolnego miejsca, czyli braku miejsca, które trzeba by było naprawiać, otrzymać naprawienie, ponieważ wyższe światło wypełniało to miejsce tak, że nie pozostawiało niższym miejsca na określenie i dodanie czegokolwiek do jego doskonałości. I tylko na skutek skrócenia, które zostało następnie dokonane, czyli na skutek czego powstały światy. Świat w języku hebrajskim to olam, od słowa alama, co znaczy ukrycie. Ukrycie, czyli stopniowe ukrycie doskonałości Stwórcy, stopnie ukrycia Stwórcy nazywają się światami, olamot. I tylko na skutek skrócenia, które zostało następnie dokonane, powstała potrzeba, pojawiło się wolne do naprawy miejsce. Ale nie pomyśl się, wyobrażając sobie, że o materialnym miejscu mówi się w książce. Ale naturalnie my te wszystkie miejsca będziemy przedstawiać przynajmniej w formie pragnienia, puste pragnienie, bardziej zapełnione, całkowicie zapełnione, czyli w pełni, kiedy nie istnieje już żadna możliwość, żeby jeszcze cokolwiek dodać do pragnącego i tak dalej. Czyli przynajmniej wyobrażamy to sobie w formie pragnienia. Czyli nie było żadnego pustego miejsca i nawet nie było pustego powietrza. Dlaczego powietrza? To oczywiste, że są w tym miejscu wszelkie i różnorodne napełnienia. Albo w formie pełnego światła Stwórcy, absolutnie prostego, doskonałego, albo w formie takich bardziej częściowych zapełnień, słabych zapełnień. Balhasulam chce powiedzieć, że nie było absolutnie żadnego napełnienia, nawet częściowego, w formie pustego powietrza. Co to znaczy puste powietrze? Mówi się to oczywiście nie o materialnym powietrzu. I widzicie, jak on tutaj znowu podkreśla cały czas, a mówi się o pojęciu duchowego światła w każdym całym parcufie, czyli w każdym stanie stworzenia,
istnieją i znajdują się dwa rodzaje światła, światło chochma i światło hasadim, czyli odczucie Stwórcy, stosunek Stwórcy do stworzenia, odczucie Stwórcy przez stworzenie nazywa się światło. Tak więc są dwa odczucia Stwórcy w formie światła chochma i światła hasadim. Światło chochma jest to istota parcufa, stworzenia, miara jego życia, czyli w tej mierze, w której parcuf odczuwa światło chochma. Co to jest światło chochma, będziemy mówić później. W tej mierze odczuwa on światło życia. Wyjście światła chochma z parcufa jest odczuwane przez parcuf jako koniec istnienia. A światło hasadim jest to tylko światło obłuczenia na światło chochma, czyli jest to światło, które jest wspomagające. Ono pomaga odczuwać światło chochma, ponieważ światło chochma nie może obłuczyć się w parców, w pragnienie, jeżeli nie będzie prędzej obłuczone w światło hasadim. Czyli Baal HaSulam daje nam już tutaj warunek, że jeżeli ty zechcesz odczuć Stwórcę, ty w swoim stanie, kiedy ty w ogóle niczego nie odczuwasz, wiedz, że dlatego, żeby odczuć Stwórcę, światło chochma, możesz je odczuć tylko w tej mierze, w której będzie w tobie drugie światło, światło hasadim. Czyli ja powinienem w jakiś sposób dojść do zrozumienia, że dla odczucia Stwórcy jeszcze powinien być jakiś dopełniający warunek, żeby odczuć Stwórcę. I o tych właśnie dopełniających warunkach, żeby odczuć Stwórcę, mówi się nam w całej nauce Kabbala. I to właśnie światło konieczne dla odczucia Stwórcy, światło hasadim, to jest jedyne, co jest nam niezbędne. Stwórca zapełnia sobą wszystko. On nie znika. On nigdzie się nie ukrywa. Tylko, jak on tutaj pisze, światło chochma nie może obuczyć się w parców, czyli w stworzenie, jeżeli wcześniej nie będzie obuczone światło hasadim. Czyli najważniejsze dla mnie, jeżeli ja w jakiś sposób uzyskam to światło hasadim, to w tej mierze, w której ono będzie we mnie, ja w tej mierze odczuję Stwórcę. To jest tak jak możliwość odczuwania. W tej mierze, w której mam zmysł odczuwania, czułki, w tej mierze mogę odczuć obiekt. A sam obiekt istnieje. Ja go po prostu nie dotykam. On znajduje się we mnie i wokół mnie, ale w zupełnie innym obszarze rzeczywistości, w innym wymiarze. Zacząć odczuwać cokolwiek duchowego można tylko w świetle hasadim. Czyli ja powinienem stać się źródłem tego światła. Światło chochma to jest to, co schodzi od Stwórcy, to jest sam Stwórca, to jest to, co zapełnia absolutnie wszystko, nigdzie nie znika, nie ma w nim niczego, co byłoby ukryte. A światło hasadim to jest to światło, którego źródłem ja powinienem się stać. Jeżeli ja będę w stanie generować to światło hasadim wokół siebie, w tej mierze, w której będzie wokół mnie rozprzestrzenia się światło hasadim, w tej mierze będę odczuwać światło chochma. Odczuwać Stwórcę wokół siebie i wewnątrz siebie. To jest to, co mówi nam Baal HaSulam, że światło chochma nie może obuczyć się w parców, zanim wcześniej nie będzie obuczone w światło hasadim. Ale czasami, kiedy parcufim są w małym stanie, katnut, jest w nich tylko światło hasadim. Czyli jest oczywiście takie światło hasadim, że ja czuję swoje istnienie, ale nie odczuwam Stwórcy. Czyli moje istnienie jest jeszcze nieistnieniem życia,
Jak on mówi, światło chochma to jest miara jego życia. Jeżeli ja generuję światło chasadim w małej ilości, w małej mocy i intensywności, to światło jest niedostateczne do tego, żeby w niego obuczyło się światło chochma. Wtedy ja oczywiście także istnieję, ale to istnienie nazywa się życiem. Nazwijmy je samodzielnym życiem. Ja nie wzywam w siebie obuczenia Stwórcy. Ja istnieję tylko troszeczkę w takiej małej formie, która nazywa się katnut. Mały stan. Jak dziecko w naszym świecie. Nieświadome swojego istnienia. I wiedz, że to światło Hasadim nazywa się powietrze, awir albo ruach. Jest wokół nas powietrze i to powietrze może nazywać się awir. Awir w języku hebrajskim to jest to, co po prostu zapełnia przestrzeń wokół nas i pomiędzy nami. Albo ruach. Ruach to jest wtedy, kiedy zachodzi już ruch tego wypełnienia między nami, jego zmiany. I kiedy ono jest jedno samo w sobie, to światło Hasadim, bez światła Chochma, to nazywa się puste powietrze, niezapełnione światłem Stwórcy. Albo Avir Reikani. Avir to powietrze, a Reikani oznacza puste, czyli jest wolne od światła Chochma. A dlaczego ono jest dla nas takie ważne? Dlatego, że jest w nim interesujący parametr. Ono oczekuje, kiedy światło Chochma rozprzestrzeni się w nim i zapełni je. Czyli to światło Hasadim, które ja mogę generować w swoim małym stanie, jest w rezultacie światłem oczekiwania, światłem prośby, proszenia, modlitwy. W rezultacie tego, że na początku istnieje we mnie takie małe światło Hasadim, doprowadza to do tego, że stopniowo staje się ono już według swojej mocy takie, że obłacza się w nie światło Chochma, przejawia się w nim światło Chochma. Dlaczego ja tak chcę powiedzieć? Dlatego, że światło Chochma istnieje wokół cały czas. Zapełnia cały obszar. Stwórca nigdzie nie znika. Tylko ja w miarę intensywności swojego światła Hasadim pobudzam przejawienie, jak na kliszy fotograficznej, światła Chochma w tej mierze, w której to światło Chochma przejawia się w świetle Hasadim, ja odczuwam Stwórcę. I jak mówi Ari, przed tym, zanim były stworzone światy, czyli w nieskończoności, nie było pustego powietrza w realności w ogóle, ponieważ nie ma tam żadnej potrzeby w czymkolwiek. Czyli taki stan doskonałości, stały stan, w którym znajduje się stworzenie, do którego nie można niczego dodać, i dlatego, żeby dać możliwość stworzeniu odczuć siebie jako samodzielne stworzenie, Stwórca musiał zniknąć z odczucia stworzenia. Pozostawić to stworzenie na zewnątrz siebie. On powinien postąpić w taki sposób, żeby dać możliwość stworzeniu być niezależnym. A co to znaczy niezależnym? Jeżeli pozostawić stworzenie niezależnym bez Stwórcy, czy ono będzie wtedy samodzielne? Ono wtedy będzie znajdować się w odczuciu swojego istnienia, swoich pragnień. A te pragnienia przecież także stworzone są przez światło, tylko są jemu przeciwne. Czyli albo napełnić to stworzenie sobą,
albo pozostawić to stworzenie bez odczucia siebie, to tak czy inaczej stworzenie pozostawione jest w jednym z wcześniej zadanych stanów. I stany te są wyraźnie podyktowane albo wpływem stwórcy, albo jego brakiem. Stworzenie przy tym nie będzie samodzielne. Swoboda woli i postępowania, samodzielność, to co my nazywamy stworzonym stworzeniem, w języku hebrajskim stworzenie nazywa się bara, od bar, co znaczy wychodzący poza granicę, poza wszelki wpływ stwórcy. Jak my w ogóle możemy wyobrazić sobie stworzenie, żeby nie istniał w nim żaden nacisk? Albo od siebie, od swojej natury, którą stworzył stwórca, albo od napełnienia stwórcą. Czy jest w ogóle teoretycznie możliwy taki stan, być niezależnym od niczego? No i co dalej? W związku z czym postępować? Co wtedy odczuwać? Czym się kierować? Co to oznacza być stworzeniem od niczego niezależnym? Na podstawie czego ja będę od niczego niezależnym? Jeżeli zadamy sobie te wszystkie pytania, to zobaczymy, na ile złożone i trudne jest stworzenie takich warunków, żeby stworzenie nazywało się stworzeniem. To nie może być w nieskończoności, gdzie stwórca zapełnia wszystko, nie pozostawiając absolutnie żadnego miejsca, czyli swobody ruchu ze strony stworzenia. Ale to nie może być także pustą przestrzenią, gdzie stwórca pozostawił wszystko. Dlatego, że wtedy stworzenie i tak pozostaje w jakichś tam początkowych, powiedzmy, swoich jakościach, poza jakościami stwórcy. I w rezultacie i tak wszystko wychodzi z tego samego źródła. A czy jest w ogóle trzeci stan? Nie stwórca i nie stworzenie? A co to takiego w ogóle niezależność? Jak można ją osiągnąć? Przecież jest tylko jedno źródło, stwórca. W ideale my powinniśmy mówić o stworzeniu jako czymś, co pojawiło się gdzieś tam z zewnątrz. A jak może tak być, jeżeli istnieje stwórca i oprócz niego nie ma niczego? I następnie on stwarza stworzenie. Jak jeszcze może pojawić się coś z zewnątrz? Tak więc stworzyć takie warunki, kiedy stworzenie będzie rzeczywiście wolnym, jakby pojawiającym się z zewnątrz. Stworzenie takich warunków jest zadaniem stwórcy podczas tworzenia. I to nazywa się schodzeniem z góry w dół. Czyli sens tworzenia wszystkich światów, zaczynając od nieskończoności, stopniowe wyjście stwórcy z tego stanu nieskończoności, pozostawianie tego stworzenia w coraz większej i większej pustce, ciemności, braku siebie, to jeszcze nie wystarczy. Nie wystarczy całkowicie zniknąć i nie wystarczy częściowo się tam znajdować. Trzeba stworzyć szczególne warunki, jakby braku zależności i od swojej natury stworzenia, i od natury stwórcy. I dalej. Nie było tam wolnej przestrzeni, ani pustego powietrza, i nie było przestrzeni. Co to takiego przestrzeń? Punkt 6 w nawiasie. Zanim wyjaśnimy te słowa, koniecznie trzeba zrozumieć, w czym jest istota duchowego kli. Ona jest w tym, żeby, ponieważ stworzenie otrzymuje rozkosz życia od stwórcy, to obowiązkowo powinno być pragnienie i dążenie do tego, żeby otrzymać tą rozkosz.
Popatrzcie, o czym on tu mówi. W czym jest istota duchowego klei? W czym jest istota stworzenia? Ona nie jest po prostu w pragnieniu czegoś tam. Pragnąć to znaczy pragnąć od początku. Jest taka potrzeba. Nie. To nie to. Otrzymanie rozkoszy życia od Stwórcy, popatrzcie, jaki to jest złożony warunek. Pragnieniem nazywa się pragnienie otrzymania rozkoszy życia od Stwórcy. I to pragnienie powinno być nie po prostu pragnieniem, ale dążeniem do otrzymania tej rozkoszy życia od Stwórcy. W czym jest różnica pomiędzy pragnieniem otrzymania rozkoszy życia od Stwórcy i dążeniem do otrzymania rozkoszy życia od Stwórcy? Pragnienie w nas pojawia się drogą naturalną. W rezultacie jakichś tam działań w nas samych powstaje jakieś pragnienie. Dążenie to jest to, co my sami musimy w sobie stworzyć, do czego nie mamy zupełnie żadnych wcześniejszych predyspozycji, danych wyjściowych. Dążenie do rozkoszowania, nasładzania się życiem otrzymywanym od Stwórcy, do tego potrzebnych jest bardzo dużo warunków. Stwórca, życie, które wychodzi od Niego, co w ogóle określane jest z tym pojęciem życie, rozkoszować się nim. Możliwe, że jest pytanie, czy ja mogę się tym rozkoszować i dążyć do tego od początku, od samego siebie. Dlatego, żeby powstały we mnie wszystkie te warunki, dlatego konieczne jest ukrycie za pięcioma światami. Tak też one są ułożone. Dążenie do rozkoszowania się życiem otrzymywanym od Stwórcy. I w tym jest wszystko. I wiedz, że miara tego pragnienia i dążenia jest istotą całego materiału w stworzeniu. Na tyle, że wszystko, co jest w stworzeniach, oprócz tego materiału, czyli oprócz tego dążenia, odnosi się już nie do samego tego materiału, ale do rozkoszy światła otrzymywanego od Stwórcy. Czyli nie ma w ogóle we wszechświecie niczego oprócz tych dwóch parametrów. Dążenia do rozkoszowania się życiem otrzymywanym od Stwórcy i samego światła, rozkoszy od życia wychodzącego od Stwórcy. A sam Stwórca i samo stworzenie, czyli sama rozkosz i pragnienie tej rozkoszy, są pierwotnie stworzone przez Stwórcę jako tylko i wyłącznie dane wyjściowe. Czyli to, co ja powinienem sam generować z siebie, to moje dążenie do nasłodzenia życiem od Stwórcy i to, co ja w rezultacie tego mojego osobistego dążenia otrzymam od Niego. Te dwa parametry, one w żaden sposób nie są wcześniej stworzone i przejawione. One są tylko i wyłącznie uruchomione jako czysto teoretyczne dla mnie. Jeżeli ja przejawię, znajdę w sobie jakieś źródło, dążenie swoje własne do Stwórcy, to będzie całkowicie nowym we wszechświecie. I wtedy zejdzie od Stwórcy całkowicie nowe światło, nasłodzenie życiem. Pierwotnie to nie istnieje. I właśnie ten materiał jest miarą, która określa wielkość i rozmiar każdego stworzenia. Czyli wielkość duszy jest to wielkość dążenia do Stwórcy. Zapytajmy każdy siebie, jaka u nas jest dusza.
jakie jest prawdziwe dążenie właśnie do rozkoszowania się życiem wychodzącym od Stwórcy. Czy my tego pragniemy? Dlatego kiedy mówi się, jaka jest dusza w człowieku, struktura tej duszy, czy jest ona w każdym z nas i we wszystkich, 7 miliardów ludzi i tyle dusz i tak dalej, koniecznym jest właśnie zrozumienie, co rozumie się pod słowem dusza. To nie jest sztywna konstrukcja. Dusza jest to stworzona przez nas, w każdym z nas, jeżeli jest stworzona przez nas, miara prawdziwego pragnienia podążania do tego światła, które nazywa się życiem wychodzącym od Stwórcy. I właśnie ten materiał jest miarą, która określa wielkość i rozmiar każdego stworzenia, każdego parcufa, każdej sfery. Przecież rozprzestrzenienie wyższego światła od Stwórcy było oczywiście bez miary i ograniczenia. Czyli ze strony Stwórcy nie ma żadnych miar. W tej wielkości, w której ja dążę do Niego, ja stwarzam tą miarę przejawienia w odwrotną stronę na mnie Jego światła życia. I tylko samo stworzenie określa stopień otrzymywanego nasłodzenia na miarę swoich sił, ponieważ otrzymuje nie mniej i nie więcej światła życia od Stwórcy niż stopień jego pragnienia i dążenia do otrzymania. I to właśnie pragnienie stworzenia, otrzymania rozkoszy jest jego prawdziwą miarą. I to my nazywamy stworzeniem. To jest siła, która nie schodzi z góry, a która jest stwarzana przez człowieka w sobie od początku. Nigdy wcześniej nie wychodziła i nie może wychodzić od Stwórcy. Pojawia się ona w nas tylko z wyboru wolnej woli. I to pragnienie otrzymania rozkoszy jest jego prawdziwą miarą działającą w duchowym, ponieważ nie ma przymusu w duchowych działaniach, a wszystko zależy od pragnienia w stworzeniu. I widzicie tutaj, on mówi nam o jeszcze jednym, mówi o tym, że w duchowym nie ma przymusu. Czyli Stwórca nie może ani swoim pragnieniem, ani żadnymi działaniami wzbudzić w nas pragnienia dążenia do siebie. Im bardziej badamy wszechświat, tym bardziej przekonujemy się, że cały problem jest w tym, że niezależność możemy osiągnąć tak naprawdę, jeżeli stworzymy dla siebie takie warunki, w których będziemy w pełni niezależni ani od siebie, ani od Stwórcy. Co w zasadzie jest jednym i tym samym. I dlatego mówimy, że pragnienie otrzymywać jest to otrzymujące kli, naczynie, określane jest ono jako materiał stworzenia. I dlatego oddziela się od Stwórcy i otrzymuje samodzielne imię stworzenie. Gdyż określane jest jako taka właściwość, której zupełnie nie ma w Stwórcy, ponieważ pragnienie otrzymywać zupełnie nie działa w Stwórcy. Przecież od kogo on może otrzymywać? Tutaj już on zakłada podstawę zupełnie nowych rzeczy. On już tu mówi o jakości, jakim powinno być to nasze dążenie do Stwórcy. Tak więc to pragnienie otrzymywać światło życia, albo pragnienie otrzymywać rozkosz, nasłodzenie od światła życia wychodzącego od Stwórcy. Ono jest kli, naczyniem i określane jest jako materiał. Czyli co jest materiałem stworzenia? Pragnienie do życia otrzymywanego od Stwórcy. I dlatego oddziela się od Stwórcy. Czyli jeżeli u mnie powstanie u mnie w jakiś sposób pragnienie dążenia do Stwórcy, żeby otrzymać od Niego światło życia, to tylko w tej mierze będę nazywać się stworzeniem. Kiedy powstanie u mnie samodzielne pragnienie do tego, do Niego.
którego początkowo w ogóle we mnie nie było. I wtedy powstanie materiał stworzenia. I tym oddzielę się od Stwórcy. I otrzymam samodzielne imię Stworzenie. Gdyż jest to określane jako taka właściwość, której zupełnie nie ma w Stwórcy. Czyli jeżeli ja po prostu pragnę żyć, rozkoszować się różnymi nasłodzeniami ze swojej natury, jak je nazywamy zwierzęcymi, jedzenie, seks, ciepło, rodzina, albo rozkoszami poziomu człowiek, czyli poważanie, bogactwo, sława i tym podobne, to wszystko jest we mnie stworzone pierwotnie. Mam to wrodzone. To nie znaczy, że ja tym jestem oddzielony od Stwórcy. Ja w ten sposób wypełniam program, który On we mnie umieścił. W tym nie ma zupełnie niczego niezależnego. Niezależność powstaje tylko w pragnieniu otrzymania światła życia od Stwórcy i wtedy ta miara podążania do przodu nazywa się stworzeniem. Do tego my nie nazywamy się stworzeniem. Dlatego kiedy patrzymy na cały otaczający nas świat, to nie jest stworzenie. To nie jest stworzone. Absolutnie. Dlatego w duchowym świecie tego nie ma. Duchowy świat jest to pole. Świat, w którym istnieją tylko pragnienia do światła życia do Stwórcy. A potem my jeszcze rozszyfrujemy, co to znaczy do światła życia i do Stwórcy. Co należy rozumieć pod słowami rozkosz, od oddawania, podobieństwa i tak dalej. Czyli nasze podstawowe, wyjściowe określenia, co to jest stworzenie, człowiek, pragnienie, one powinny stopniowo transformować się w trochę inny obszar, na inny poziom. Że nasze powszechne dla nas pojęcia, pragnienie, człowiek, dążenie, napełnienie, rozkosz, tego wszystkiego tam nie ma, nie istnieje. Tam bierze się pod uwagę, tam decyduje i działa tylko pragnienie do światła życia. Ono nazywa się stworzeniem. Można to porównać z tym, że są jakieś, przypuśćmy, wielkości, siły i są od nich pochodne. Pochodne pierwszego stopnia, drugiego stopnia. Tak więc pochodna jest brana pod uwagę, a sama siła nie jest brana pod uwagę. Czyli są jakby dwa poziomy. Przypuśćmy, że tylko dwa. Pierwszy poziom, wszystkie stany, egoizmy, altruizmy wszelakie, wszystko co istnieje w stworzeniu pierwotnie, pod uwagę nie jest brane. To wszystko jest Stwórca. Bierze się pod uwagę tylko to, co nad nimi się nadbudowuje, pragnienie podążania do połączenia ze Stwórcą. Powtarzam, ponieważ ten materiał jest miarą, która określa wielkość i rozmiar każdego stworzenia, każdego parcufa, każdej sfery, przecież rozprzestrzenienie wyższego światła od Stwórcy było oczywiście bez miary i ograniczenia i tylko samo stworzenie określa stopień otrzymywanej rozkoszy na miarę swoich sił, ponieważ otrzymuje nie więcej i nie mniej niż stopień jego pragnienia otrzymywać, czyli tylko na miarę własnego dążenia i pragnienia otrzymuje się napełnienie i to pragnienie otrzymać rozkosz w stworzeniu jest jego prawdziwą miarą działającą w duchowym, ponieważ nie ma przymusu w duchowych działaniach. Czyli nasza natura i egoistyczna i altruistyczna i właściwość Stwórcy i właściwość samej natury, one powinny służyć nam tylko jako dane wyjściowe, i w żadnym wypadku nie mogą wpływać na moją decyzję, żeby samodzielnie podążać do Stwórcy. A wszystko zależy od pragnienia w stworzeniu. My jeszcze zobaczymy, w jaki sposób ono realizuje się w stworzeniu. Jak bardzo jest to trudne, żeby postawić nas w takim stanie, żebyśmy zrobili wolny, naprawdę wolny
nie tylko teoretycznie wolny wybór, tego pragnienia podążania do Stwórcy. I dlatego mówimy, że pragnienie otrzymywać jest to otrzymujące kli, naczynie, stworzone ono jest, stworzenie, ono jest określane jako materiał stworzenia, czyli my go przyjmujemy za materiał, dążenie, w sensie zamiar, jest to coś zupełnie niematerialne, bardzo lekka, jak nam się wydaje, nadbudowa ponad materią. A tak naprawdę to jest uważane za materiał stworzenia i dlatego oddziela się on od Stwórcy i otrzymuje własne imię stworzenia. To nie jest po prostu pragnienie stworzone przez Stwórcę. Pragnienie stworzone przez Stwórcę nie może być stworzeniem. I określane jest jako taka właściwość, której zupełnie nie ma w Stwórcy, ponieważ pragnienie otrzymywać absolutnie nie działa w Stwórcy. Pragnienie otrzymywać to nie jest to, że ja po prostu chcę się rozkoszować, lecz dążę, pragnę. Przecież od kogo ono może otrzymywać i dlatego tego dążenia i pragnienia w nim nie ma. Czyli pierwsze, o czym mówi się tu już o naprawie, to o pragnieniu otrzymywać. Mówi się już o tym, że stworzenie jest stworzone przeciwstawnym Stwórcy. I nie ma większego przeciwieństwa niż pragnienie otrzymywać i pragnienie oddawać. Wcześniej wyjaśniliśmy, że w tym materiale istnieją 4 stopnie rozwoju. Od katnut, małego stanu, do gadlut, dużego stanu otrzymywania. I 4. stopień, który jest największym stadium otrzymywania, zapełniony jest tylko w nieskończoności. Przed stworzeniem światów. I tylko na niego było skrócenie. Jak będzie dalej rozpatrzone, w następstwie skrócenia 4. stopnia zniknęło całe światło, które było w nim w nieskończoności i pozostał on w stanie pustej przestrzeni. I o tym mówi Ari, że do stworzenia światów, czyli w nieskończoności, nie było pustego miejsca. Balhasulam zawsze trochę wyprzedza zdarzenia. On mówi trochę o tym, co będzie, a potem powraca i wyjaśnia to już w detalach. Tak i teraz. On zupełnie nigdzie nie wyjaśnił nic o 4 stadiach rozprzestrzeniania światła i co w rezultacie powstaje, tak jakbyśmy to już znali. To jest jego styl. Dlaczego? Problem ponownie powraca do tego, dlaczego my się uczymy. Uczymy się dlatego, żeby przyciągnąć na siebie otaczające światło. Ja widzę, jak wszyscy są już zmęczeni. Materiał wydaje się monotonny. Nie możemy cały czas znajdować się w takim napięciu. Powinniśmy ciągle szukać dla siebie, nie tylko w czasie nauki. My teraz wychodzimy już z tej nauki. My teraz pójdziemy, będziemy odchodzić od niej, żyć, pracować. Każdy znajduje się w jakichś swoich stanach. Czy my teraz powinniśmy zapomnieć o tym, wyjść z tego, trochę odpocząć? Przecież nie można się przez cały czas tym zajmować. My powinniśmy przyzwyczaić się do tego, że my podążamy, kierujemy się do następnego, przyszłego świata, czyli do stanu odczucia Stwórcy poprzez wszystkie otaczające nas okoliczności. Czyli ja teraz uczę się, w jaki sposób podążać do światła, w jego bezpośredniej formie, poprzez te wyższe źródła, które opisują mi kabaliści. Za pół godziny wyjdę w nasz świat. Ja powinienem poprzez wszystkie zdarzenia, poprzez wszystkie obiekty, które spotkam w życiu w ciągu dzisiejszego dnia, próbować, pragnąć, odczuć Stwórcę w nich. Bez odniesienia do samego obiektu.
To może być na poziomie naszego świata pozytywne w stosunku do mnie, albo negatywne, nieważne. Ja chcę poprzez każdy z nich odczuć Stwórcę. Nie robiąc jakieś tam rachunki i nie wyobrażając sobie, że w tym obiekcie istnieje jakaś świętość i zaczynając kłaniać się przed kawałkiem drzewa, albo kamieniem, albo człowiekiem. Oczywiście nie tak. Ja chcę poprzez te zjawiska, które przedstawia mi Stwórca, także dążyć do połączenia z Nim. Ja chcę widzieć wokół siebie otaczającą mnie przestrzeń tak, jak powinienem ją widzieć, całkowicie zapełnioną Stwórcą. Ja i wszystkie zjawiska, które zachodzą wokół mnie i On sam, żeby to w rezultacie obróciło się w świat nieskończoności, odkąd na początku zaczęliśmy uczyć się tego materiału. Ja chcę teraz odczuwać w taki sposób tą przestrzeń, to znaczy całkowicie włączyć siebie w Stwórcę, w każdym Jego przejawieniu w życiu wokół mnie i we mnie. Co to znaczy i we mnie? Jeżeli wokół mnie fizycznie nic się nie zmienia, to we mnie cały czas powinienem szukać w każdym momencie coraz większe, dopełniające możliwości związku ze Stwórcą. I one stopniowo zaczną być odczuwane przeze mnie jako wychodzące od Niego. I w taki sposób zawiąże się pomiędzy nami dialog. Ja będę odczuwał, że On coś mi daje i z tego ja powinienem zwracać się do Niego. Nieraz będzie to podobne do rozmowy, innym razem będzie to podobne do flirtu, innym razem do jakiegoś sporu. Sporu, sprzeczki. Ale w rezultacie będzie to współdziałaniem i za każdym razem będzie to rodzić coraz to nowe cele i dążenia. Czyli nie kończy się na przyciągnięciu otaczającego światła podczas nauki. To otaczające światło ja powinienem łowić i przyciągać do siebie cały czas. I powinienem rozumieć, że tak jak się dzisiaj uczyliśmy o tym, że nie może światło chochma, czyli odczucie Stwórcy, napełnienie Stwórcą, nie może być bez tego, że ja generuję, że wychodzi ode mnie światło Hasadim. Tak więc to moje podążanie do Niego, wysiłek, żeby Go odkryć, są to już początki, tak jakby nie mylić się, że to już jest światło Hasadim. Or Hasadim, które w rezultacie powstanie u mnie jako wzbudzone ode mnie i w które rzeczywiście obuczy się Stwórca. Czyli wszystkie te działania są to praktycznie te działania, które my powinniśmy wykonać. Dlatego nasze czasy nazywają się czasem przygotowania, Zman Ahana. Kiedy ja przygotowuję się do tego, żeby naprawdę moje dążenie stało się światem Hasadim. I to, co ja przyciągnę, stało się naprawdę światem Chochma. Wszedłbym w ten całkowicie odkryty świat Stwórcy. Żyłbym w nim i w taki sposób zacząłbym cały świat wokół mnie odczuwać jako przejawienie Stwórcy. Przejawienie Stwórcy w absolutnie wszystkich okolicznościach, poprzez wszystkie pozostałe dusze i zjawiska. Osiągnięcie takiego stanu jest naszym dzisiejszym zadaniem. Skutki od tego będziemy już później analizować. Idziemy dalej. 7. Czyli nie było tam wolnej przestrzeni, pustego powietrza, a wszystko było zapełnione nieskończonym, prostym światłem. Co to znaczy nieskończonym, prostym światłem? Czyli nie można czegokolwiek dodać do niego działaniami niższych. To oznacza całkowicie zapełnione nieskończonym światłem. Czyli ze strony stworzenia nie można dodać absolutnie niczego. Wszystko jest całkowicie zapełnione doskonałością Stwórcy. Naturalnie w takim stanie o stworzeniu
w ogóle nie można mówić. I nie było w nim 8 w nawiasach, ani początku, ani końca. Co to znaczy początek i koniec? Pojęcia początek, rosz, głowa i koniec, sof, będą rozpatrzone niżej. Jak widzicie, on już mówi o tym, chociaż niczego nie musi mówić. Ale on chce nam powiedzieć, że pod słowami początek i koniec ma na myśli rosz i sof. Czyli jest już takie pojęcie rosz i sof. A wszystko było jednym, prostym, całkowicie jednorodnym światłem. 9. Nie ma w nim stopni, ani małych, ani dużych, a wszystko jest jednorodne. On chce nam tu powiedzieć, że w świecie nieskończoności był tylko wewnętrzny stan stworzenia, toch, a następnie pojawiły się już rosz i sof. A wszystko było jednym, prostym, całkowicie jednorodnym światłem. Nie było w nim cienkości, zakut, ani grubości, a wiód, którymi budują się i odróżniają się stopnie. Ponieważ te właściwości powstały w światach po zmianach na skutek skrócenia, jak będzie rozpatrzone niżej. Jak widzicie, on coraz bardziej i bardziej tutaj wstawia nam różnorodne terminy. I terminy te my także w tłumaczeniu na inne języki zachowujemy. Każda nauka to jest język o naturze, o tym, co nas otacza. Nie można nauczać żadnej nauki, nie posługując się precyzyjnie określonymi kodami, określeniami, symbolami. W każdej nauce to istnieje. Język hebrajski to język szczególny. On nigdy nie był językiem. Jest język aramejski. Jest to źródło. Język międzyrzecza. Skąd pochodził pierwszy kabalista Abraham, który był jednym z mieszkańców Międzyrzecza, jednym z Beduinów, i jemu odkrył się Stwórca. Abraham zaczął badać poprzez siebie, poprzez odkrycie Stwórcy wyższy świat i z jego źródeł zaczął szukać, w jaki sposób można go opisać. Napisał pierwszą znaną księgę o Kabale, księgę stworzenia, Sefer Yetzirah. Napisał tę księgę w języku hebrajskim. Przed nim tego języka jeszcze nie było. To on wziął te znaczki, wychodząc od tego języka, który znał, z aramejskiego, i przystosował je pod wyobrażenia swoich odczuć. W taki sposób pojawił się język kabalistyczny. U nas nazywa się on hebrajski. Ludzie zaczęli nim mówić, ale tak w ogóle on nie jest do tego przeznaczony. On jest przeznaczony do opisania wyższego świata. Tylko dlatego on jest stworzony. I Abraham tylko do tego go używał. I na przestrzeni wielu wieków hebrajski uważany był za Lashon Kodesh, święty język, na którym nawet nie można było mówić. I nie mówiono tym językiem. Mówiono w różnych narzeczach, w języku aramejskim, arabskim, jidysz, w różnych językach, a ten język używano tylko do Pisma Świętego, tylko do stwarzania tych ksiąg i tylko do korzystania z nich. Dlatego, że język ten jest językiem korzeni, objaśniającym duchowe siły. Absolutnie nie jest językiem potocznym. To, że w naszych czasach stał się on potocznym, to po prostu jest zwulgaryzowanie go. On nie ma żadnego odniesienia do naszego świata. Korzenie języka, jego budowa, jego tak zwany benjanin, system korzeni,
wszystko to skonstruowane jest tylko według stosunków pomiędzy wyższymi korzeniami w duchowym świecie. Wy wiecie z księgi Zohar, skąd biorą się litery, w jaki sposób powstają ich połączenia i tak dalej. W pierwszym tomie księgi Zohar wszystko to jest opisane. 22 litery plus 5 końcowych i tak dalej. Tak samo też słowa, które są tutaj używane. Zakut, Awijut, Pchinot, Rosz, Sof i tak dalej. Czyli nie tylko ważne jest samo słowo, zamiast Rosz powiedzieć głowa, ale dlaczego słowo Rosz składa się z tych trzech liter? Dlaczego one mają taki wygląd? Dlaczego one występują w takim porządku? A jeżeli przestawimy litery między sobą, to powstaną zupełnie inne słowa związane ze słowem Rosz, ale w jakiś sposób albo odwrotne do niego, albo w czymś je dopełniające i tak dalej. Jest, przypuśćmy, słowo Rosz, ale jeżeli my weźmiemy litery poprzedzające te trzy, albo kolejne za nimi, w miejsce na przykład ABC napiszemy litery następujące po nich BCD, to naturalnie pojawi się kolejny stopień za poprzednim stopniem. Tak więc kolejny stopień powinien mieć już także określone nakreślenie wychodzące od właściwości kolejnego stopnia. Kombinatoryka liter wewnątrz słowa mówi nam o zmianach właściwości wewnątrz parcufa. Czyli dlaczego ja to wszystko mówię? My musimy zapamiętywać nie tylko sens określeń wewnątrz tego, czego się uczymy, my musimy koniecznie zapamiętywać same słowa, będziemy z nich korzystać w ich oryginalnym brzmieniu. Zapis nam teraz też nie jest potrzebny. Będziemy się uczyć oddzielnych liter, oddzielnych słów, dlatego żeby wyjaśniać te albo inne zjawiska duchowe, żebyśmy mogli w skrócie je zapisać i wysłowić to, o czym mówimy. Ale będziemy używać gdzieś około, przypuśćmy, 200 słów. Dlatego mamy wydany kabalistyczny słownik, słownik skrótów, terminów. Wszystko jest. Nie uciekajcie od zapamiętywania określeń. Tak jak lekarze uczą się tej łaciny przeklętej, tak i my będziemy uczyć się języka hebrajskiego w tej mierze, w której jest to konieczne. Tak więc doszliśmy do punktu 10 i został nam jeszcze jeden punkt. I on nazywa się światłem nieskończoności. My nie jesteśmy w stanie poznać nieskończoności. Ale jak w takim wypadku możemy nazwać ten stan po imieniu? Czyli jeżeli my nie jesteśmy w stanie poznać, co to jest nieskończoność, nie jesteśmy w stanie określić, że ten stan nazywa się nieskończoność, to jak my możemy nazywać go imieniem nieskończoność? Przecież każde imię wskazuje na poznawane przez nas znaczenie i sens, a nazwa nieskończony nie wskazuje na brak poznania. Przecież w takim wypadku moglibyśmy nazwać go niepoznawalny. Rzecz w tym, że ta nazwa pokazuje nam całą tą różnicę, która powstanie pomiędzy nieskończonością i pozostałymi światami znajdującymi się pod nieskończonością, wychodzącymi od nieskończoności na skutek tego, że odbyło się skrócenie. Skrócenie, które działa po świecie nieskończoności, jak nazywamy Cimcum Alef. I za każdym razem, kiedy ta siła budzi się, siła Cimcum Alef, ona skurcza i skraca światło coraz bardziej i bardziej, i na tym jego świecenie kończy się. Do tej pory, dopóki świecenie, które było w świecie nieskończoności, absolutnie pełne i równe, całkowicie znika. I dlatego koniec świecenia w każdym parcufie jest skutkiem tylko tego skrócenia, czyli Cimcum Alef jest to przyczyna zakończenia stopniowego osłabienia światła i stopniowego zakończenia świecenia światła we wszystkich światach. I tylko na skutek skrócenia świecenia, czyli na skutek cimcumim, skróceń, rodzą się i odnawiają wszystkie obiekty.
Czyli dlatego, żeby pojawił się jakiś obiekt, dlatego światło musi trochę przygasnąć, ściemnieć. Wszystkie obiekty i wszystkie ich napełnienia we wszystkich ich różnorodnościach, we wszystkich światach rodzą się tylko skróceniem światła. I ponieważ pojęcie skrócenie nie odnosi się do nieskończoności, to też nie ma tam pojęcia końca i skrócenia. I dlatego nazywa się nieskończoność. Żeby pokazać, że nie ma tam zupełnie żadnych ograniczeń i granic. Dlatego jest jasne, że światło tam jest proste i absolutnie jednorodne, czyli jedno określa drugie. Żeby lepiej przyswoić sobie to, co on nam chce powiedzieć, przejdziemy teraz na koniec tej pierwszej części Talmudu 10 Sfirot, do rozdziału, który nazywa się Pytania o sensie słów. Ja wam bardzo doradzam, to jest po prostu konieczne i niezbędne, żeby stale wracać do precyzyjnego określenia słów. Widzicie, o co on tutaj pyta. Co to jest światło? Co to jest światło i klej? Co to jest okrągłe światło? Proste światło? Światło chochma, hasadim? Puste światło? Co to jest potem? Co to takiego średni, jedyny, stwórca, zlanie, równość i tak dalej. Czyli on daje nam tutaj określenia. Wyobraźcie sobie, że wy pod wszystkimi tymi pojęciami wy rozumiecie za każdym razem trochę nie to, co ja. Na jakich wtedy różnych językach my rozmawiamy? Czyli powstaje całkowite niezrozumienie się pomiędzy nami nawzajem albo pomiędzy wami i autorem. Dlatego ja mam nadzieję, że teraz my razem trochę przejdziemy te słowa, a wy za każdym razem będziecie do nich powracać. Baal HaSulam pisze w ostatnim punkcie przedmowy do tez, który nazywa się porządek uczenia się. On pisze, że niezbędnym jest automatycznie zapamiętać, mechanicznie zapamiętać wszystkie określenia, które nam tu daje. Światło, kli, okrągły, prosty, chochma, hasadim i tak dalej. Trzeba je automatycznie zapamiętać. Także jeżeli ja mówię o jakimś pojęciu, zrozumieniu, żeby u was od razu z wewnątrz automatycznie wyskakiwało jego prawdziwe określenie. Takie, jakie ono jest w Talmudzie 10 Sfirot. My teraz tylko zaczynamy tę księgę. Ona wprowadzi was w zupełnie inny świat. Ona przyciągnie na was takie otaczające światło, które was po prostu pod przymusem weź się wewnątrz w tą rurę i wyprowadzi w duchowy świat. Ale tylko w tym wypadku, jeżeli wy będziecie dążyć do prawidłowego zrozumienia tych określeń. Dlaczego? Bo wy wtedy będziecie uczyć się, jakby porównywać się z duchowym. Pragnąć porównywać się z duchowym, a w miejsce duchowego dany jest wam jakiś zbiór określeń, przypuśćmy 20-30 określeń, i wy powinniście próbować 20-30 swoich określeń ziemskich porównać z tymi duchowymi. I zrozumcie, że to już jest początek podobieństwa. Czy tego chcecie, czy nie? Podświadomie będzie w was pracować ten odruch podobieństwa, dążenie do podobieństwa. Chociaż to wszystko będzie zaledwie światło, kli, jednorodne, takie i takie, tak i tak. Nieważne jakie określenia, ale to poszukiwanie swojego zrozumienia pojęć ze zrozumieniem prawdziwym weź się was wewnątrz, ukierunkuje was na to. I dlatego jest to bardzo ważne. Co
Co to jest światło? Wszystko, co otrzymują w światach, jesz mi jesz. Jesz mi jesz jest to coś z istniejącego, czyli od Stwórcy. I to włącza w siebie wszystko, oprócz materiału kelim. Czyli jest kli, jest światło i oprócz tego nie ma nic. Wszystko, co jest wewnątrz kli, nazywa się światło. Światło i kli. Pragnienie otrzymywać, co jest w stworzeniu, nazywa się kli, a rozkosz, którą otrzymuje, nazywa się światło. Czyli światło i rozkosz, nasłodzenie, to synonimy. Ja myślę, że dobrze byłoby nie mówić nieraz światło, a przywyknąć do tego, że światło oznacza rozkosz. W każdej formie, jaka by nie była w was, forma rozkoszy, to jest światło. Naturalnie, że to może być pozytywne albo negatywne w naszych wyobrażeniach, nieważne, ale rozkosz to jest światło. Okrągłe światło. Or agol. Jest to światło, które nie ma stopni. Czyli jest też światło, które ma stopnie. Proste światło. Jest to światło, które zawiera w sobie kli w taki sposób, że światło i kli są nierozróżnialne. Czyli rozkosz jest to światło, pragnienie to jest kli. Kiedy pragnienie i rozkosz są na tyle ze sobą związane, rozkosz na tyle zapełnia pragnienie, całkowicie i w pełni, kiedy rozkosz całkowicie odpowiada pragnieniu, wtedy nazywa się to proste światło. Wyobrażacie sobie, jaki to jest wielki stopień? Nie proste w sensie proste, a właśnie bez wszelkich różnic pomiędzy pragnieniem i napełnieniem. Światło chochma, światło, które wchodzi w stworzenie przy pierwszym rozprzestrzenieniu i tpasztut. Jest podstawą życia i istoty stworzenia. Czyli jest to światło, które bezpośrednio idzie od Stwórcy do stworzenia. Światło bezpośredniego odczucia Stwórcy. Rozkosz od odczucia Stwórcy. Nasłodzenie Stwórcą. Nazywa się światło chochma. Jak my już wiemy, odczuć je można tylko w świetle hasadim. Co to znaczy światło hasadim? Jest to światło, które obłacza światło chochma i wchodzi w stworzenie przy pierwszym wysiłku itgabrut. Czyli kiedy z mojej strony jest wysiłek, w odpowiedzi na mój wysiłek ja otrzymuję od Stwórcy światło nazywane światło hasadim. I w to światło już wchodzi światło chochma. I or chochma i or hasadim w ogóle schodzą od Stwórcy. Światło nie może wychodzić ode mnie. Ale mówiliśmy, że to światło ja generuję. A czym ja to generuję? Ja je generuję swoim wysiłkiem. Ja proszę. I wtedy przychodzi do mnie światło hasadim i potem światło chochma. Ja nie wszystko tutaj czytam, po prostu daję tylko przykłady. Jednocześnie z pytaniami i odpowiedziami o sensie słów są także pytania o sensie właściwości i działań. To wszystko już jest. Albo w internecie, albo w przygotowanej do druku pierwszych czterech częściach Talmudu 10 Sfirot. Pytanie o sensie właściwości działań. To są pytania i odpowiedzi samego Balhasulama. I on chce, żebyśmy my właśnie w takim porządku i w takim stanie się ich uczyli. On mówi tak. Co to są za pojęcia
nieużywane w nauce kabała, co to jest zwyczajny język nauki kabała, co oddziela i rozdziela w duchowym, jakie jest źródło pragnienia otrzymywać, czyli na wszystkie te pytania są odpowiedzi. I to już nie takie krótkie jak na określenia słowa, ale większe, bardziej obszerne. My obowiązkowo będziemy musieli to przejść. Ja nie będę w stanie uczyć tutaj pytań i odpowiedzi o sensie słów i działań. Tych rzeczy będziecie musieli uczyć się sami. Jeżeli będziecie mieli pytania o określeniach słów i działań, to będziemy na nie odpowiadać. Ale uczyć się razem będziemy Talmudu 10 Sfirot. To, czego uczymy się dzisiaj i następnie Istak lud Pnimiyut, to moja wcześniejsza, 9 książka. I potem pójdziemy dalej. I tak od początku do końca. W tym tempie, w którym my się będziemy uczyć, z pewnością zajmie to lata. Ale wy nie myślcie sobie, że przejście Talmudu 10 Sfirot oznacza wyjście w wyższy świat. Nie ma absolutnie żadnego związku jedno z drugim. Wy możecie dzisiaj, na tej pierwszej stronie, dać w rezultacie taką sumę pragnienia, dążenia do tego korzenia, o którym pisze Balha Sulam, że już dzisiaj zaczniecie rozumieć i odczuwać i wtedy was pociągnie już pod przymusem to wyższe światło do przodu, do siebie. Czyli wiedza, nie biegnijcie za nią. Próbujcie przede wszystkim znaleźć precyzyjne określenie każdego duchowego słowa, które czytamy, i porównać swoje określenia z tym, jakie określa Balha Sulam. To da wam możliwość nałożenia swojego przedstawienia na jego przedstawienie. I w ten sposób w rezultacie porównać swój obraz świata z jego obrazem świata.